Dzień dobry Państwu. Sakrament bierzmowania określa się mianem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ jest to sakrament wzmacniający pewną dorosłość chrześcijańską, chciałoby się powiedzieć. Sakrament ten udziela się po chrzcie i sakrament ten, podobnie jak chrzest, wyciska w duszy człowieka pewne nieutracalne znamie. Tomasz mówi tak: jak chrzest, to są pewne narodziny do życia chrześcijańskiego, tak bierzmowanie jest pewnym umocnieniem w życiu chrześcijańskim i owocuje pewnymi dobrami społecznymi, to znaczy pewną manifestacją, pewną obroną, pewną, no, można powiedzieć, demonstracją tego chrześcijaństwa wobec innych, pewną demonstracją chrześcijaństwa na zewnątrz, co jest właśnie społecznym aspektem tego sakramentu. Sakrament bierzmowania oczywiście ustanowił, tak jak pozostałe sakramenty, Chrystus, zapowiadając apostołom zesłanie Ducha Pocieszyciela. Chrystus mianowicie powiedział, że po swoim odejściu mają oczekiwać Ducha Świętego, Ducha Świętego Pocieszyciela, i to było właśnie ustanowienie sakramentu bierzmowania. Święty Tomasz podkreśla, że bierzmowanie nie miało swojego odpowiednika w Starym Testamencie, dlatego że w Starym Testamencie nie było dojrzałości chrześcijańskiej. W związku z tym nie było też żadnej figury tego sakramentu, ponieważ w tym sakramencie otrzymuje się Ducha Świętego i wszystko to, co Duch Święty przynosi, czyli dary Ducha Świętego, a ponadto łaskę, ponieważ Bóg w każdym sakramencie udziela człowiekowi łaski. Święty Tomasz podkreśla, że sakrament bierzmowania udziela się wszystkim, ale też mówi, że sakrament ten nie jest konieczny do zbawienia. No, jeśli ktoś nie zdążył go przyjąć po swoim chrzcie, także jeśli ktoś nie ma tego sakramentu, ale nie z jakiegoś lekceważenia zaniedbał przyjęcia go, tylko z jakichś obiektywnych przyczyn czy okoliczności. Proszę Państwa, Święty Tomasz tradycyjnie rozważa formę i materię tego sakramentu, szafarza, a także inne okoliczności, które towarzyszą udzielaniu go. Materią sakramentu jest krzyżmo. Krzyżmo to jest mieszanina oleju z oliwy z oliwek i balsamu. Tomasz zresztą omawia szerzej symbolikę krzyżma. Formą sakramentu są słowa, które Święty Tomasz przytacza według dawnej formuły, czyli znaczycie znakiem krzyżma świętego. Dzisiaj biskup, wymieniając imię bierzmowanego, mówi: przyjmij znamie Ducha Świętego. W każdym razie ta formuła sakramentalna jest afirmatywna, czyli stwierdzająca i upewnia bierzmowanego, że to znamie Ducha Świętego i wszystkie owoce, które się z tym znamieniem Ducha Świętego wiążą, po prostu na niego spływają mocą namaszczenia krzyżem świętym i mocą słów wypowiedzianych przez szafarza. Szafarzem zwyczajnym tego sakramentu jest biskup, ze względu na to, że to biskupi są następcami apostołów i wobec tego Święty Tomasz uważa, że to wprowadzenie w chrześcijaństwo dokonują kapłani, natomiast umocnienia w chrześcijaństwie dokonuje kapłan, któremu jest powierzona pewna zarazem władza, czyli
czyli biskup będąc następcą apostoła. Pewną okolicznością bierzmowania jest świadek. Świadek, który w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej, w imieniu kościoła, który przygotowuje, w którym bierzmowany wzrastał i się wychowywał, przedstawia niejako biskupowi kandydata do bierzmowania, no i jak gdyby świadczy także o, z jednej strony o jego dojrzałości chrześcijańskiej, o jego gotowości do przyjęcia tego sakramentu, no a z drugiej strony jest świadkiem otrzymania przez kandydata właśnie tego sakramentu, czyli bierzmowania, czyli owego umocnienia Duchem Świętym. Proszę Państwa, święty Tomasz podkreśla, że wprawdzie w sakramencie bierzmowania, można tak powiedzieć, szczególne znaczenie ma Duch Święty, to jednak zawsze działa w nim cała Trójca. I świadczą zresztą o tym słowa wypowiadane przy bierzmowaniu, że także dokonuje się go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest pewien pierwszy akcent, czy pierwsza ważna rzecz w tym sakramencie. Duch Święty, ale jak gdyby w obecności całej Trójcy Świętej. No bo każdy sakrament jest uświęcającym nas dziełem Boga i każdy sakrament jest dzięki męce Chrystusa. Tutaj ta łączność z męką dokonuje się w sposób specjalny, ponieważ sakrament ten jest pewnym umocnieniem. I to umocnienie jest wyrażane znamieniem tego sakramentu. Znamieniem, o którym święty Tomasz mówi, że jest to jak znak wojownika w walce. Świadczy o jego męstwie i o jego gotowości do bronienia swego chrześcijaństwa, do bronienia wspólnoty chrześcijańskiej, czyli Kościoła, czyli do bronienia Chrystusa, bo Kościół to nie jest taka wspólnota jak różne inne wspólnoty tworzone przez ludzi. Owszem, jest to wspólnota ludzi, ale zarazem jest to prawdziwe ciało Chrystusa, w której Chrystus jest głową, a my jego członkami. Chodzi tutaj o to, co potem nazwano mistycznym ciałem Chrystusa. Tomasz nie używa tego przymiotnika mistyczny. Dla świętego Tomasza Kościół jest realnym ciałem Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy w Niego wcieleni i jesteśmy realnymi członkami ciała Jezusa Chrystusa. I bierzmowanie to jest właśnie umocnienie i spowodowanie pewnej gotowości, że tego Chrystusa, Jego ciała, Jego Kościoła, naszej z Nim relacji będziemy mężnie bronić. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny mini wykład, tym razem dotyczący najważniejszego sakramentu według świętego Tomasza, mianowicie sakramentu Eucharystii, najświętszego sakramentu.